Witam, witam gwintowników. Dzisiaj już w lepszej jakości. Jak widzicie, jest kamerka. Jest kamerka ufundowana właśnie przez was. Zbieraliśmy przez ostatnie tygodnie na live'ie. I dziękuję bardzo naprawdę za wsparcie, za obecność na live'ach i za wszystkie donaty. I tak, kamerka jest Logitecha. Mam tu nawet opakowanie, już wszystko sobie podłączyłem, więc nie pokażę wam jak wygląda. Kto chce zobaczyć ten model, to jest na przebierańcach, na grupie. Wrzucałem już fotkę. I tak, to jest kamerka C930E. Takie jest opakowanie. Tu już nic w środku nie ma. I naprawdę jestem bardzo zadowolony. Myślałem nad tą 920. Była troszkę tańsza, a tutaj dołożyłem po prostu i mamy ten lepszy model. Oczywiście dziękuję ukochanej. Ukochana wie za co. I wiecie co? Fajnie działa. Zobaczcie jaka jest płynność nawet. To jest kamerka internetowa, więc cudów tutaj się nie można spodziewać, chociaż troszkę kosztuje. Ale zobaczcie jaka jest płynność. W porównaniu do tamtej to jest kosmos. Spokojnie teraz mogę sobie kluczować green screen. Jak widzicie, nic się tutaj nie załamuje. Jak byłem na przykład w takiej pozycji, kiedy graliśmy, no to lipa, to już tam miałem jakieś zielone green screeny, bo był po prostu niedokładny obraz. A tutaj wszystko pięknie działa. 1080p, naprawdę szeroki tutaj jest rozstaw tej kamerki. W większej jakości to wygląda gdzieś tak. Nawet na full ekranie by dawała radę. Nie jest tak źle. Ja będę taki mniejszy. I ma bardzo szeroki właśnie kąt patrzenia, jakby wyświetlania obrazu. Także super, dzięki wielkie. Lecimy teraz w lepszej jakości już na spokojnie. Będą nowe cele na live'ie. Pewnie już dzisiaj był jakiś taki pierwszy poglądowy, to sobie odłożę. Więc teraz prawdopodobnie zbieramy na cosplay Gontera. Ale zobaczymy, zobaczymy czy coś się zmieni. Taki mam na razie plan. Także lecimy, lecimy. Super sprawa. Wreszcie jest na spokojnie. Jak nagrywać. No i cóż, zagramy sobie jednego rankeda. To jest jeszcze przed live'em nagrywane. Zagramy sobie, wiecie co? Zagramy sobie tym uzurpatorem. Tak, szpiedzy. Szpiedzy z uzurpatorem, Kahirem i tutaj z Fersem, bo ostatnio sporo pożerek, a ja z Fersa nie miałem i bardzo się głupio na to patrzyło, jak się przegrywa przez brak jednej karty. Więc gramy sobie. Dajcie znać, czy jakość jest ok, czy coś byście tu zmienili. O. Nie wiem, może położenie kamerki byście zmienili, ale wiem, że tutaj czasami zasłaniam właśnie te opisy kart, no ale nie wiem, co tu wymyślić innego. Naprzód, synowie Nilfgaardu. Naprawdę spoko. Jestem zadowolony. Nilfgaard potrzebuje silnej ręki. Dobra. Nilfgaard potrzebuje silnej ręki. Mamy teraz egzekutora. Nie. To też na razie nie. Kantarella świetnie. Krąg by jeszcze się przydał. Krąg by się przydał. I jakiś medyk. Możliwe, że będziemy uzurpatora cisnąć. Dobra. Jeszcze tam może jakieś kolory ustawię, balans, ale na razie spoko. Dopiero co przyszła kamera. No nie wiem, no dobre, dobre są karty. Ale bym potrzebował jednego chociaż medyka. Albo krąg. Dobra, na razie tak. Gdzieś tutaj przesunę, może mniejszy taki się zrobię. O, widzicie ile mam kart przynajmniej? Okej. Kupmy się na rozgrywce teraz. Wiem, że podjarka jest, ale ja może będę wyżej. Okay. Co to masz? A! Emisariusza. Wasza wielmożność, nie nadążam. No z Fersa muszę właśnie alchemików wywalić. Tak jest.
A, ty grasz na jakiś gromik. Jazda, do roboty, chamy! Jeden tylko poszedł, czyli ma mazidło, na pewno. Jakbym dwóch wyrzucił, to bym miał problem z odcedzeniem się właśnie z tych speli. I z tych różnych... alchemicznych kart. Jazda, do roboty, chamy! No to było chamskie, nie powiem. Asiry już nie mam, tak? Czyli jestem w dupie, jak zwykle. Szkoda, że nie mam czasu. Zawsze jest jakaś droga. No, przegraliśmy mecz, właśnie. Sfers często mi tego emisariusza wywala. Masakra. Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Szkoda, że nie mam czasu. Serio? Ty sobie będziesz grał na moich szpiegów, tak? Wasza wielmożność, nie nadążam. Posłuszeństwo albo bat! Zawsze jest jakaś droga. Dobra. Ciężko to będzie wygrać, wam powiem. Ale muszę grać chyba uzurpatora. Kłaniam się uniżenie. Leto nas poprowadzi. Dobra. Nilfgaard potrzebuje Nilfgaard. Silnej ręki. Teraz tak. Kulteścik. Harald za 16. Redin, stwórz jednostkę dzikiego gonu. No, Haralda zagram. Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śniło. Dobra, najwyżej będę miał go na Kahirze jeszcze raz. Ja nie mam w sumie jak grać teraz. Bez szpiegów? Drama. Jestem pod wrażeniem. Powiem wam, że dramat. Będę twoimi oczami. Dobra, jest jeden. Trzydzieści cztery. No dwie karty to robię, moje najmocniejsze. I on tam ma sześć. Niestety Igni i Meno bym musiał wyrzucić. Szesnaście. A nie, 11 teraz zostało. Waldemar? No to Waldemar. Słowa nie znaczą już nic. Najlepsze jakby trafiło w 2T. W 2T uzurpatora to byłby remis chyba. Byłby remis. Dobra, nieźle. Tylko ja nie mam czym grać. Teraz, o, Kahir mnie ratuje. I medyk. Nie wiem, czy tego medyka chcę. A, chcemy medyka. Dobra, chcemy medyka.
Może to się uda nawet wygrać. On położy teraz Calveita, tak jest. Nie powtórzę błędów Emhyra. Gdybyś takie playe robił w trzeciej rundzie, to by było fajnie. Ja mam tego Kahira dosyć, bo to jest 17 punktów. Nie. No dobra, niech będzie Impera. Bo ja sobie wytworzę Skellacha. I później to zbijemy, tak? Zobacz. Kantarella. Szkoda, że nie mam kręgu. Oj, szkoda. Bo on ma teraz cele. Szkoda, że nie mam kręgu. No to tak. Mój syn zbłądził. Szkoda, że nie mam czasu. Bardzo dobrze. 23. On niestety ma tą próbę traf na koniec. Czas ubrudzić ręce. Dobra. Egroto dum anima est, spes est. Dobra, jeszcze jeden medyk. Interesujący przypadek. I teraz tak, może być to. Czemu on nic nie mówił? Dwadzieścia dwa. Muszę uważać na Wiedźminów. Najlepiej wszystkich popalić, nie? Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Niedobrze. Zawsze jest jakaś droga. Próbę traw ma na stówę. Na stówę. Więc i Vesemira, i tego musimy zabić. No, medyczek. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. O Boże, chłopie. Wbije im posłuszeństwo do głów na hajem. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. 20. Najwyżej Haralda uruchomię. Ewentualnie Igni tu wejdzie, nie? O Boże, 20. 12, jedna karta, mało. Będzie lipa. No, przegrana raczej. I to sfer zrobi grę, nie? Masakra. Masakra, sfer zrobił to. Zdecydowanie. Uzurpatora skrzesiłeś? Moja dynastia nie wierzę. Będzie rządzić 1000 lat. Piątka. Czy on ma Calveita? Z piątką może być dużo. Szybciące. To będzie jakieś OP. Czwórka? Gul. 16. Czemu ty tu nie położyłeś czegokolwiek? Gnybie. Dobra, ja potrzebuję infiltratora. Tak. Ciekawe.
wybór. Wszystkie drzwi stoją otworem. O, czyżby gra mnie słuchała? A, uzurpatora też mogę. Uzurpator czy stabilne 16 punktów. Tu mogę więcej wyciągnąć. Zbyt długo tolerowaliśmy słabych cesarzy. Naprzód! Przynajmniej nie w gardu! Dobra. Na kręgu co jest? Kurde, nie wiem co jest na kręgu. Gul chyba. To nie. Nilgard! Mazidła już nie ma. Próba traw poleci... Chyba, że ma Wesemira. Co za błahe zadanie. Jak to jest Wesemir? Dobra. Dobra. Nie masz próby traw na nic. Ale i tak wygrasz. Cesarstwo zwycięży. Bo 9 punktów to bije za więcej, nie? Za 10. Uma! O Boże. Więc jaki jest plan? Uma na finishera. Bardzo fajnie. Super meczyk dzisiaj. Jesteśmy do tyłu, oczywiście 28. Ale to nadrobiłem. Myślę, że ci szpiedzy powinni dawać radę. Tutaj mnie Sfers pojechał, nie? I to Sfers zrzucony na moje pole. Więc to się często nie zdarza. Ale no spoko, spoko. Dzięki bardzo jeszcze raz za wsparcie. Widzimy się na live'ach. Dajcie łapę w górę, jeśli się podobało. I bywajcie. Hej, hej.